Cześć, witam Was na moim kanale i zapraszam na przepis. Dziś w moim domu będę piekła świąteczne pierniczki. Jest to szybki i bardzo prosty przepis. Te pierniczki można wykonać nawet dzień przed świętami. Wszystkie potrzebne składniki mam już na blacie. Teraz kolejno będę je przekładać do dużej miski, w której wyrobię ciasto. Zaczynam od tych sypkich. Do miski wsypuję mąkę pszenną, a następnie żytnią. Dobrze, jak będą przesiane. Następnie dodaję cukier puder i tu też ważne jest to, żeby nie był zbrylony. Łatwiej będzie wtedy wyrobić gładkie ciasto. Po cukrze do miski wędruje przyprawa do piernika, cynamon, kakao i soda. Kiedy wszystkie sypkie składniki są już w misce, dokładnie je mieszam. Później dodaję do nich te mokre, czyli jajka, miód i masło. Ciasto wyrabiam na początku mikserem, żeby trochę sobie ułatwić. Później krótką chwilę ugniatam je jeszcze ręką. Następnie wykładam na podsypane mąką blat połowę ciasta i wałkuję. Ja wałkuję dosyć cienko, bo takie pierniczki lubię, ale jeśli chcecie, by były grubsze i bardziej miękkie, to polecam rozwałkować na około 4-5 mm. Po wałkowaniu wycinam ulubione kształty i przekładam na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Tu trzeba pamiętać o zachowaniu niewielkich odstępów. Pierniczki piekę w piekarniku nagrzanym do 180 stopni w funkcji góra-dół bez termoobiegu. Piekę je przez około 8 minut. Należy dosyć dokładnie pilnować czasu, żeby pierniczki się nie przyrumieniły za bardzo. Życzę smacznego i zapraszam na kolejne filmy.